Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Te słowa bardzo niedawno każdy z nas słyszał, gdy kapłan posypywał naszą głowę popiołem. Na rozpoczęcie Wielkiego Postu koniecznie musimy się z tą prawdą zmierzyć. Pamiętajmy o tym, że jeśli by teraz zamknąć tą kaplicę, zostawić ją samą sobie na 120 lat, dajmy na to. Nic za bardzo by się tutaj nie zmieniło. Trochę kurz by się osadził, może trochę kolor ławek może by się zmienił, może by trochę wyblakły drewno, może by tu i ówdzie zmieniło kolor. Nic wielkiego by się nie stało. Kwiatów na ołtarzu nie ma, więc nawet by nie zwiędły. Zostałaby taka, jaka jest. Ale za te 120 lat już nikogo z nas na tym świecie nie będzie. Warto o tym myśleć, jak bardzo jesteśmy pod tym względem materialnym słabi. Jak szybko przemijamy. Ta materia, która nas tutaj otacza, pomimo tego, że ona też jest krótka, pomimo tego, że ta materia też przemija, że ona z każdą sekundą w jakiś minimalny sposób się deprawuje, niszczeje, no to my jednak niszczejemy jeszcze dużo szybciej. I jakby tak ten czas przewinąć, no to właśnie z nas już niewiele tutaj zostanie. A kaplica, jeśli nic się tutaj nie wydarzy, będzie sobie spokojnie stała. Nic nie jest tak pewne jak śmierć i nic tak niepewne jak jej godzina. Nic nie jest tak pewne jak śmierć. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał wobec niej stanąć. Każdy z nas będzie musiał stanąć przed sędzią. Przed sędzią, którego spojrzenie jest nie do zatrzymania. Jest tak przenikliwe, że przechodzi przez nas nie tylko do szpiku kości, ale wchodzi nawet do najgłębszych zakamarków naszej duszy. Znajduje tam każdą najdrobniejszą niedoskonałość. Tak, to jest spojrzenie kochającego Ojca, tak, ale również sprawiedliwego sędziego, który nie może do siebie dopuścić nawet najdrobniejszej niedoskonałości. Śmierć, sąd, niebo lub piekło. Jak mówili ojcowie Kościoła, ten, kto ma piekło przed oczami, ten weń nie wpadnie. Ten, kto zdaje sobie sprawę, że tak, prędzej czy później muszę ten świat opuścić. Każdy z nas musi ten świat opuścić. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za 100 lat. W ostatecznym rozrachunku to tak naprawdę wszystko jedno. W ostatecznym rozrachunku, pomimo tego, że wydaje się wam teraz, że 100 lat to bardzo długo, no to mimo wszystko, tak jak spojrzymy, chociażby nawet w kontekście właśnie budynków, które nas na co dzień otaczają. Część z nich jest już dużo starsza, część z nich będzie stała jeszcze setki lat, być może po naszej śmierci. Przeminiemy prędzej czy później. I później ta rzeczywistość sądu. Miejmy ją przed oczami. Miejmy tą świadomość, że jak Pan nasz Jezus Chrystus mówi, wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia, a szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia i wielu nią podąża. Dlaczego nią podążają? Bardzo często dlatego, że nie pamiętają tego, co słyszeli właśnie w Środę Popielcową, albo nie słuchali w tą Środę Popielcową. Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jest to prawda niezwykle zbawienna i nie przez przypadek słyszymy ją właśnie na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Miejmy ją teraz przed oczami, że prochem jesteśmy, w proch się obrócimy, że przed sędzią staniemy, który zbada każdą najdrobniejszą sprawę w naszej duszy, najdrobniejszy element, najdrobniejszy szczegół w naszej duszy. Pan Jezus mówi, że z każdego niepotrzebnego słowa przyjdzie zdać nam sprawę na sądzie ostatecznym. Niepotrzebnego
to nawet jeszcze nie jest grzeszne bezpośrednio. Oczywiście to grzeszne słowo jest ściśle, absolutnie niepotrzebne, ale takie słowo, które nic dobrego nikomu nie daje, to jest już niepotrzebne słowo. Takie słowo, którym ja tylko siebie wynoszę, a nic nikomu nie daję, to jest już niepotrzebne słowo. Z każdego słowa zostaniemy tam na sądzie rozliczeni. Pamiętajmy o tym i miejmy to nieustannie przed oczami. Również tą możliwość zupełnie realną, strasznie niebezpieczną, że usłyszymy słowa, które Pan Jezus zapowiada, gdy mówi o sądzie ostatecznym: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. To są słowa, przed którymi Pan Jezus każdego z nas ostrzega. I nie po to o tym teraz mówię, żeby kogokolwiek w jakiś strach wpędzać. Jak wspomniałem na początku, ten, kto patrzy na piekło, ten, kto widzi tą możliwość, ten, kto zdaje sobie sprawę z tego, że to życie jest krótkie, a sąd nieunikniony, ten, kto wie, że jest możliwość wiecznego potępienia, ten ma dużo większą szansę, że swoje życie ułoży tak, żeby ten tragiczny los nie stał się jego udziałem. I teraz wykorzystajmy ten Wielki Post, żeby raz zawalczyć z naszym grzechem, dwa pokutować za te grzechy, które już popełniliśmy. Bo właśnie ten sąd, on po to jest, żeby wszystko naświetlić. Najdrobniejszy szczegół, który jeszcze odpokutowany nie jest, który nie został jeszcze naprawiony, tam zostanie znaleziony. I jeśli to jest już odpuszczona wina w sakramencie spowiedzi, jeśli pozostała tylko kara do odpokutowania, jest to czyściec. Ale jeśli w tym sercu nie ma Bożej miłości, nie ma łaski uświęcającej, jeśli ta dusza pozwoliła sobie na grzech ciężki i nie odżałowała tego grzechu ciężkiego, nie oczyściła się z niego, to musi usłyszeć te straszne słowa: pójdźcie precz, idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. Miejmy to przed oczami w tym czasie Wielkiego Postu, jednocześnie pamiętając, że dzisiaj Kościół pokazuje nam lekarstwo, pokazuje nam, jak łatwo z grzechu możemy się oczyścić. To przebite serce Pana Jezusa. Tak łatwo możemy się z grzechu oczyścić. W naszym konfesjonale, w sakramencie spowiedzi, przystępując tutaj do Najświętszego Sakramentu, możemy się z grzechów lekkich w ten sposób oczyścić, jeśli tylko za nie żałujemy. Przyjdźmy tutaj do ołtarza, prośmy to przebite serce Pana Jezusa, żeby Jego krew nas obmyła, oczyszczała nas z grzechu, żebyśmy ten Wielki Post tak przeżyli, żebyśmy mogli, jak ta niewiasta męża z ksiąg, niewiasta mężna z ksiąg mądrościowych, mogli śmiać się w dzień ostatni. Tak może tylko ten, kto ma czyste sumienie, ten, kto widząc koniec świata, widząc Pana Jezusa przychodzącego na sąd, będzie się śmiał, bo będzie szczęśliwy. Bo będzie szczęśliwy, że oto nadchodzi zapłata, bo nie będzie miał się czego obawiać, bo dobrze wie, że całe swoje życie tak ułożył, żeby Panu Jezusowi służyć, że z grzechem swoim walczył, pomimo tego, że przecież nie każdego grzechu zdołał uniknąć. Jeśli stanowczo walczył, jeśli próbował, jeśli nieustannie korzystał z tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił, to będzie mógł się ten człowiek śmiać w dzień ostatni. O to dzisiaj Pana Jezusa prośmy, o to, żebyśmy ten Wielki Post tak przeżyli, żebyśmy w ten dzień ostatni mogli się wraz z tą niewiastą mężną śmiać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.